serdecznie na kolejnym wernisażu w Galerii Yes. Tym razem spotykamy się wirtualnie, co nie oznacza, że wystawa nie będzie dostępna. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na sztukę, a tym razem otwieramy się na młodą sztukę złotniczą. Witamy Państwa serdecznie na otwarciu wystawy Dyplomy, które od 2015 roku niemalże nieprzerwanie realizujemy w Galerii Yes. Wyjątkiem był oczywiście ubiegły rok, który pokrzyżował wszystkim nam plany, ale dzisiaj możemy cieszyć się spotkaniem face to face z grupą uzdolnionych, niezwykle kreatywnych oraz wrażliwych młodych twórców biżuterii, którzy, o czym Państwo się przekonacie, mam nadzieję, sami, zaskoczą formą, ale również treścią. W pierwszej kolejności witam drogich twórców, którzy przyjechali do nas z Akademii Sztuk Pięknych z Łodzi, ale również grono, które czuwa nad jakością merytoryczną prac, nad jakością ich wykonania. Witam serdecznie panią Olgę Podfilipską-Krysińską, dziekan Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Michalinę Owczarek-Siwak, dyrektor Instytutu Biżuterii. Miejsce, w którym się spotykamy, to galeria, która skupia się wyłącznie na sztuce złotniczej. Tym razem jednak mamy również prace, które realizują tematy nie tylko dotyczące biżuterii, ale także form złotniczych. Mamy do czynienia z pracami wyjątkowo osadzonymi w kontekście osobistych doświadczeń młodych twórców, ale również tego wszystkiego, co nas otacza. Nad pracą czuwało grono pedagogów, merytorycznych przewodników w postaci i pani Michaliny, i pani Olgi. I teraz im chciałabym oddać głos, żeby wprowadziły nas w klimat powstawania tych prac i tego, jaka atmosfera panowała właśnie podczas ich realizacji. Te prace powstawały nie tylko pod naszym kierunkiem. To prace, które powstawały we wszystkich pracowniach Instytutu Biżuterii. Tych pracowni jest kilka. Jest pracownia biżuterii prowadzona przez pana doktora habilitowanego Sergiusza Kurczyńskiego. Jest pracownia form złotniczych prowadzona na pierwszym stopniu przez panią Ewę Effenberg-Haje, a na drugim przez pana profesora Andrzeja Wosa. Jest pracownia modelierstwa, w której również część dyplomów powstała, czyli prowadzona przez panią Magdalenę Walczak pracownia, w której no, pewnie bliżej też do form złotniczych niż biżuterii, ale też prace w technikach złotniczych tam powstają. Rzeczywiście prace powstały w bardzo trudnym roku. Myśmy bardzo się starali wspierać młodych naszych dyplomantów i wszelkimi możliwymi sposobami dodawać im otuchy, bo to nie tylko chodziło o to, że pracy nie można było bezpośrednio wykonywać na warsztatach, ale sama atmosfera tego roku była trudna dla wrażliwych młodych projektantów. Mam nadzieję, że mimo trudności one są na pewno nie gorsze niż te, które powstawały dotychczas, a może ciekawsze, dlatego że czasami taka trudna sytuacja może zainspirować do głębszych przemyśleń. Dziękuję bardzo. Pani Michalino? Wystawa Dyplomy to przede wszystkim przegląd młodych artystów, pokazująca prace bardzo intymne, bardzo personalne, ale również prace, które są na granicy wzornictwa bardzo użytkowego. Mamy tutaj elementy, które dotyczą emocji, dotyczą dzieciństwa, ale także takie rzeczy jak statuetki czy przybory do golenia dla mężczyzn, ale także biżuterię, taką bardzo unikatową biżuterię, która funkcjonuje na pograniczu rzeźby, która dla wielu osób może być nieoczywista jako biżuteria, ale bardziej uderzająca w stronę małego dzieła sztuki, poruszającego emocje oraz ważne momenty.
Po raz kolejny w galerii jest, mamy do czynienia z wystawą zbiorową, co powoduje, że jej jednym z wielu atutów jest różnorodność. Mamy tutaj przepięknie zilustrowany proces poszukiwań. Poszukiwań siebie jako twórcy, poszukiwania formy, poszukiwania tworzywa, wielu prób materiałowych. Jak odwiedzicie naszą galerię, wystawa będzie dostępna do 25 września, to z wielką przyjemnością oprowadzimy Was po każdej gablocie, opowiadając o tym, co artyści chcieli nam przekazać poprzez swoje formy. Na to bardzo polecam zwrócić szczególną uwagę, czyli ten kontekst. To, co mnie osobiście ujęło w przypadku każdej z kolekcji prezentowanej w ramach wystawy Dyplomy, była bardzo głęboko przemyślana filozofia, która towarzyszyła powstawaniu tej pracy. Ta myśl przewodnia, momentami bardzo wzruszająca, bardzo osobista, na pewno wymagająca uważności, więc polecam nie tylko wczytać się w treści zawarte w gablotach, ale sięgnąć również po katalog, który dla Państwa przygotowaliśmy. I jeszcze tytułem wstępu dodam tylko, że mamy tutaj 14 kolekcji, czy kolekcji autorstwa 14 projektantów, z czego dwie osoby prezentują dyplom na poziomie magisterskim, a 12 na poziomie licencjackim. Ale korzystając oczywiście z okazji tego, że spotykamy się tutaj z autorami osobiście, no to któż jak nie oni najlepiej opowiedzą o swoich pracach. Zapraszam serdecznie na mini oprowadzanie kuratorskie przez samych autorów. Ze mną już jest magister Martyna Woszczak. Witaj, Martyno. Dzień dobry. Martyna prezentuje w ramach wystawy Dyplomy 2020-2021 dwie kolekcje. Martyno, dlaczego dwie? W naszym instytucie na studiach drugiego stopnia wykonuje się po prostu dyplom z pierwszej i drugiej specjalizacji. W moim przypadku jako pierwsza specjalizacja jest to dyplom z projektowania biżuterii w pracowni doktora habilitowanego Sergiusza Kuszczyńskiego, a druga pracownia to projektowanie form złotniczych w pracowni profesora Andrzeja Bosa. No to rozpocznijmy od kolekcji, która stanowi pierwszą część dyplomu o wdzięcznej nazwie Spod Lady. Tak, Spod Lady to jest kolekcja inspirowana designem czasu PRL-u. Jest to taki design, który można było mieć w domu na co dzień. Ta kolekcja składa się z trzech takich serii. Pierwsza jest inspirowana meblościanką, czyli takim elementem, który towarzyszył każdemu polskiemu domu w czasie PRL-u. Kolejna składa się z obiektów inspirowanych polskim szkłem, zarówno kryształów, jak i szkłem projektowanym przez Zbigniewa Chorbowego. A trzecia seria składa się z elementów inspirowanych polską ceramiką. Tutaj inspirowałam się głównie pikasiakami włocławskimi. Mm-hmm. Czy tworząc te kolekcje miałaś zamysł utrzymania jej w takich formach użytkowych? Bo nie da się ukryć, że ona nosi takie znamiona. Tak, chciałam przełożyć te wszystkie założenia, które wtedy towarzyszyły twórcom. Wtedy też jakby ta utylitarność tych przedmiotów była bardzo ważna. I ja też chciałam, żeby jednak to mogło być biżuteria, którą można założyć i można gdzieś te obiekty ze sobą zabrać, nosić. Choć osadzasz ją w realiach czasów trudnych, to jednak ona bardzo tętni kolorem. To jest, jak sądzę, celowy zabieg. Tak, bo chciałam jak najlepiej odwzorować moje wyobrażenie. Oczywiście ja nie miałam okazji przeżyć tych czasów, więc jakby patrzę na to z pewną nostalgią poprzez wspomnienia, czy to moich rodziców, czy dziadków. I mam wrażenie, że nasze pokolenie właśnie bardzo w ten sposób patrzy na PRL jako na kolorowe przedmioty o fajnym designie, niekoniecznie zabarwione emocjonalnie.
Druga część pracy to już formy użytkowe. Tak. Czyli to są prototypy form użytkowych. Są to kieliszki oraz sztućce do sałaty. One są inspirowane kryształami. Tytuł kolekcji to Made in Irena. I jest to inspirowane wyrobami nowrocławskiej huty szkła. I chciałam tutaj w bardzo taki prosty, minimalistyczny sposób jednak przekazać samą inspirację tym kryształem, więc te formy bardzo odchodzą od tradycyjnych kryształów. Bardzo dziękuję i ostatnie pytanie. Z jaką myślą opuszczasz uczelnię jako magister? Jaką przyszłość sobie wymarzyłaś? Co zamierzasz? No, chciałabym na pewno dalej się rozwijać tutaj w dziedzinie biżuterii, dalej tworzyć różne przedmioty i myślę, że kontynuować taki mój zamysł, żeby inspirować się tutaj różnymi, czy to designem, czy właśnie materiałami, no i dalej tworzyć na pewno biżuterię autorską. No, my będziemy trzymać za Ciebie kciuki, na pewno będziemy obserwować i kibicować w rozwoju kariery. Bardzo się cieszymy, że zaszczyciłaś nas swoją obecnością i zapraszamy do galerii częściej. Kolejnej kolekcji, tym razem Adrianny Kusielczuk. Witaj, Ada. Witam. Mamy tutaj do czynienia z niezwykle odważną biżuterią. Adrianna bowiem sięgnęła po materię organiczną. Adrianno, skąd ten pomysł? Dlaczego postanowiłaś użyć włosy w swojej kolekcji? Tematem mojej pracy dyplomowej jest piętno i użyłam włosów, bo uważałam, że zabranie włosów człowiekowi to też jest w jakiś sposób napiętnowanie go i napiętnowanie siebie, bo zabieram komuś bardzo osobistą materię. Tak. Materię, w której zapisany jest kod DNA. Tak, czy historia... to jest też kwestia tożsamości, czy utożsamiania się z tym, co faktycznie nosimy? Na pewno osoba nosząca taką biżuterię doświadcza pewnej projekcji danego człowieka, jakby jego myśli, jako osoby. Jak w tych trudnych czasach takiego ograniczenia społecznego pracowało Ci się nad tą kolekcją, która wydaje mi się być bardzo osobista? Ja bardzo lubię samotność i to było dla mnie bardzo komfortowe, bo mogłam się zamknąć w swoich czterech ścianach warsztatu, bo mam swój warsztat w domu i po prostu tworzyć, projektować. Także ja się czułam bardzo dobrze. Motyw włosów czy biżuterii z nich stworzonej dopełniają trzy pierścienie, które w pewnym sensie nieco pod względem formy oczywiście korespondują, ale tutaj ta materia już nie została użyta. Dlaczego tak to zaplanowałaś? W całej biżuterii ogólnie używane były pamiątki, moje rodzinne pamiątki. Więc jakby i w tej biżuterii z włosami, i w naszyjnikach, i w bransolecie użyłam przetransformowanych form pamiątek rodzinnych, więc jakby tutaj po prostu te włosy się nie pojawiły ze względu na to, bo nie do końca wiedziałam, jak wpleść to w pierścienie. Rozumiem. Natomiast samo określenie piętno, no raczej pejoratywnie odnosi się do kwestii pamiątek. Piętno, chodziło tutaj o to, że piętno w nas pozostawiane jest swego rodzaju pamiątką po człowieku, który to piętno w nas wywołał. Jeśli macie Państwo ochotę wejść głębiej w temat piętna, które interpretuje w swoich pracach Adriana, zapraszamy serdecznie do Galerii Yes, a my przechodzimy do kolejnej kolekcji. Jesteśmy przy kolejnej gablocie, przy kolejnej
kolekcji. Tym razem są to prace Joanny Rosy. Pozwólcie, że posłużę się ściągą, bo tytuł pracy brzmi Poszukiwanie nowych środków wyrazu w medalierstwie zainspirowanych zjawiskiem rozkładu materii. Joanna przedstawia w swojej kolekcji próbę poszukiwań, zastanawia się nad kwestiami estetyki, która inspirowana jest również materią organiczną, a tak, dokładnie pleśnią. Znaczy pleśnią i ogólnie grzybami i porostami. No, śmiem twierdzić, że kojarzą się te wykwity raczej mało estetycznie, a ty dostrzegasz w tym piękno. To taki zabieg odwrócony. Tak. Czyżbyś była przytłoczona? Tak. Ogólnie pomysł na dyplom wziął się z tego, że spacerowałam po swoim mieście, Łodzi. I z jednej strony na chwilę obecną jest dużo nowoczesnych budynków, ale również na przykład starych kamienic, ale wyremontowanych. Tak, ale poza tym dużo jest budynków, które są zniszczone, zaniedbane, czy też w wielu miejscach właśnie znajdowałam te porosty, te grzyby, które potrafiły porastać ściany na przykład. I dużo też faktur jest zainspirowanych właśnie tą pękającą ścianą, tymi pękającymi ścianami, łuszczącą się farbą, czy właśnie tymi porostami. Dlaczego twoja kolekcja jest osadzona wokół jednego kształtu? Bo chciałam, żeby było to jednak trochę harmonijne mimo wszystko, żeby to się trzymało jednej koncepcji. A jakie techniki stosowałaś do wykonania tej pracy? Nie tak, żeby część faktur została uzyskana w ten sposób, że odciskiwałam znajdowane przedmioty w opuszczonych budynkach. Na przykład jakieś kawałki ściany, cegieł, drewna. Wszystko, co miało jakąś taką organiczną fakturę. I wycinałam z gliny właśnie takie formy kwadratowe. Tak. I odciskiwałam na tych formach te znalezione przedmioty, też również kamienie, a część powstała mechanicznie w zasadzie. Może nie do końca mechanicznie, ale użyłam narzędzi. Typowych do rzeźbiarstwa, dla pracy w glinie. Czyli i odciskiwałam regularne kształty dzięki nim. Plus niektóre to powstawały po prostu przy... Znajdowałam coś, co tworzy fakturę i zwyczajnie tego używałam, że to czasami bardzo spontanicznie potrafiłam te wzory tworzyć. A mnie interesuje bardzo, jak uzyskałaś te wykwity. Te plamy? To jest szkliwo. Okej. Okay. To jest właśnie płytka z czerwonej gliny, jest na nią położony tlenek i są właściwie też takie bardzo przypadkowe plamy tego szkliwa, które zostało wypalone i dało właśnie taki efekt. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam serdecznie do zapoznania się z pracami Joanny Rosy. Jestem ciekawa, jaka będzie wasza opinia na temat definicji i poszukiwań estetyki. Zapraszam do kolejnej Gablondy. Jesteśmy przy kolejnej gablocie, a więc przy kolejnej kolekcji. Tym razem jej autorką jest Zuzanna Dobrowolska. Witaj, Zuza. Dzień dobry. Praca nosi tytuł Piękno niedoskonałości. Kolekcja biżuterii inspirowana japońską filozofią wabi-sabi. Zuza, czym jest wabi-sabi? Wabi-sabi to filozofia i estetyka życiowa, która skupia się na pięknu w niedoskonałości, tak jak temat mojej pracy. Stawia na surowość, na prostotę, na naturalność. Dlatego również taka jest też moja kolekcja biżuterii.
Głównie zainspirowałam się strukturami, jakie powstają po upływie czasu na drewnie, jakie pojawiają się pęknięcia na metalu, na jakim pojawia się rdza, i chciałam właśnie odtworzyć te struktury, sama tworząc nowe obiekty biżuteryjne. Kontrastujesz w swojej pracy jednak kwestię niedoskonałości, która w mojej opinii świadczy właśnie o unikatowości i pięknie tych obiektów, z doskonałą formą okręgu. Tak, dokładnie tak. Właśnie tą nieregularną powierzchnię chciałam zawrzeć w idealnej figurze geometryczną, jaką jest koło. Dlatego tutaj widoczny jest ten kontrast, co wszystko składa się na estetyczną kolekcję biżuterii. Mhm. No właśnie, obiekty mają funkcję użytkową, ponieważ są broszami. Czy myślisz o tym, żeby te kolekcje rozwijać właśnie w kierunku takiej użytkowej? Tak, właśnie myślałam nad tym, żeby rozwinąć tę kolekcję również w mniejszych obiektach, stworzyć wisiorki, kolczyki, ponieważ kształt koła jest każdemu znany i myślę, że lubiany. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące prób materiałowych. Czy od samego początku byłaś zdecydowana akurat na te trzy tworzywa, czy może któreś po drodze odrzuciłaś? Na pewno punktem wyjścia było to, by użyć naturalnych materiałów. Drewna, co prawda, ich struktura jest naturalna, dlatego też podkreślają to, jaką sztukę tworzy natura. Natomiast jeśli chodzi o glinę, była to kwestia poszukiwania, tworzenia kilkudziesięciu prototypów, z których ostatecznie wybrałam najciekawsze, najbardziej ciekawe dla oka. Natomiast jeśli chodzi o srebro, użyłam tutaj metody flamowania, którą jest nadtapianie srebra, i pozwala ona też zatrzymać tą chwilę ciepła palnika, która tworzy następnie ciekawe takie nieregularne formy. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnej gabloty. Gablota, kolejna kolekcja. Tym razem jest ze mną Alicja Kawęcka. Witaj, Alicjo. Alicja przygotowała pracę, kolekcję, która składa się w zasadzie z obiektów z dwóch różnych dziedzin. Alicjo, co przedstawiasz w swojej pracy licencjackiej? Moja praca licencjacka miała być w sumie takim troszeczkę hołdem dla miasta, z którego pochodzę, dlatego że jestem z nim bardzo związana. I wiem, że potrzebuje ono troszeczkę lepszej identyfikacji wizualnej, stąd jakby moje taka propozycja zestawu troszeczkę nagród może, bo w Krasnostawie są takie nagrody wręczane, trochę takich obiektów właśnie promocyjnych, czy może nawet pamiątkowych. Czy one już dotarły do włodarzy miasta? Jeszcze nie dotarły, dlatego chociażby, że są w tym momencie tutaj, ale jest planowana też wystawa i prezentacja. Która dziedzina po wykonaniu już tych obiektów wydaje się Tobie być bliższa? Medalierska czy raczej biżuteryjna? A to jest pytanie, na które w sumie nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że nie bez powodu zawarłam w tej kolekcji oba jakby rodzaje pracy, obie specyfiki. Chociaż dowiedziawszy się, że będzie pracownia medalierstwa, jakby ja byłam przekonana o tym, że to będzie pracownia, w której zechcę wykonać swoją kolekcję. A jednocześnie starałam się jakby zawrzeć jednak te bardziej biżuteryjne. Jest to kolekcja bardzo rozbudowana. Jakbyś mogła nam pomóc orientować się w tych obiektach kolejno? Kolekcja składa się z części bardziej biżuteryjnej, w której skład wchodzą wykonane ze srebra brosze i spinka do krawata oraz stemple i puszka na tusz. Stemple były zainspirowane znalezionymi krasnostawskimi dawnymi pieczęciami.
Druga część jest częścią bardziej rzeźbiarską, dlatego że no, była to pracownia medalierstwa, więc chciałam jakby po prostu również te techniki wykorzystać. Ta część bardziej rzeźbiarska zawiera medale i statuetkę w formie rzeźby pełnej, tak skonstruowanej, żeby ją można było oglądać z każdej strony. Dzięki wielkie, biegniemy dalej. O swojej kolekcji tym razem opowie Justyna Kowalska. Justyna przygotowała pracę dotyczącą ludzkiego ciała, opartą wokół filozofii czy nauki, koncepcji filozoficznej somaestetyki. O co tutaj chodzi? Somaestetyka jest w uogólnieniu o świadomości i znajomości własnego ciała. I z tą koncepcją ściśle wiąże się pojęcie pamięci ciała, a cała kolekcja jest takim pretekstem do opowieści o tym, jaki wpływ ma na nas, czyli na nasze ciało i duszę, otoczenie. No i zwrócenie też uwagi, że właśnie ciało i dusza to jest jedno. Gdy patrzę na te ceramiczne formy, mocno kojarzą one mi się z takim amuletem, który ściskamy na szczęście. Jak osiągnęłaś taką formę? Dosłownie ściskając w dłoniach glinę. Stąd też właśnie podtytuł kolekcji Pamięć ciała. Mamy tutaj zarówno formy ceramiczne, jak i takie dozbrojone srebrem. Co chciałaś uzyskać przez połączenie tych dwóch różnych materii? Zależało mi na ubogaceniu wizualnym, ale też ważne było dla mnie to, że ceramika ma inną fakturę i inną temperaturę, natomiast srebro tak samo. Czy ten jeden czarny element jest wyłącznie zabiegiem estetycznym? Nie, to też jest pierścionek. On jest w zasadzie takim obiektem, uspokajaczem. No i tutaj już nie użyłam srebra, natomiast są dwa różne szkliwa. Ta druga część kolekcji, wykonana już całkowicie ze srebra, ona ma w sobie trochę więcej drapieżności. Tak, tutaj szczególnie te dwie brosze są o traumie i tutaj chciałam właśnie uzyskać ten traumatyczny efekt wizualny, ale nie mają one wpływać jakoś źle na odbiorcę, tylko bardziej właśnie uwrażliwić. Natomiast tutaj kolczyki są po prostu syntetycznym odzwierciedleniem ruchów tancerzy. Czyli mamy tutaj dwie odrębne historie, czy raczej z sobą skontrastowane? Raczej odrębne, natomiast wszystko łączy się właśnie w tej koncepcji somaestetyki. Dzięki. Przechodzimy do kolejnej gabloty. Tym razem spotykamy się przy obiektach i gablotach zagospodarowanych przez pracę Patryka Cebana. Witaj, Patryk. Dzień dobry. Patryk przedstawia tutaj w zasadzie dwie kategorie prac. Z jednej strony mamy formy złotnicze, a z drugiej strony mamy biżuterię. Patryk, co było pierwsze? Tak, na początku były formy. Na początku też myślałem, co tak naprawdę chcę zrobić na dyplom i jakoś wziąłem ze swoich doświadczeń, z tych rzeczy, których lubię, które są mi bliskie, i potem zacząłem szukać stylistyki. I na początku właśnie były te trzy obiekty, które są tutaj, czyli brzytwa, miseczka do rozrabiania piany i pędzel. I potem właściwie trochę na podstawie z inspiracji tymi przedmiotami były kolejne przedmioty tworzone, te mniejsze, te biżuteryjne. Z perspektywy galerii, która nie tylko zajmuje się promocją polskiej sztuki złotniczej, ale również pracuje z biżuterią użytkową, to rozwinięcie tematu biżuterii i kolekcji dedykowanej mężczyznom wydaje się być nie tylko bardzo niszowe, ale niezwykle perspektywiczne. Czy ty też w ten sposób
sposób myślisz o tej kolekcji? No to tak, chciałem właśnie jakoś wypełnić tą niszę męskiej biżuterii, ale nie chodziło mi o jakieś, nie wiem, wymyślanie koła na nowo, szukanie czy jakichś nowych form, tylko po prostu na razie stylistyki. Na razie obrałem stylistykę, pomyślałem, że za dużo mamy, nie wiem, kotwic i nieśmiertelników w męskiej biżuterii. Niemalże może wyłącznie je mamy. I może lepiej sięgnąć do jakichś do jakichś innych inspiracji, innych historii. Konsultowałeś te obiekty z innymi mężczyznami? Czy rzeczywiście byliby otwarci na takie formy? Najbardziej konsultowałem z barberami. Szczególnie z jednym salonem barberskim w Łodzi, który mi bardzo pomógł jakby przy stworzeniu tego, też przy zdjęciach. Chciałem sprawdzić, czy rzeczy, które zrobiłem, jakoś nadadzą się też do salonu, bo nie są to tylko obiekty do takiego prywatnego użytku, ale zależało mi, żeby było po prostu użyte w salonach barberskich, gdzie też może mogłoby być sprzedawane, oferowane po prostu przy jakichś zabiegach. Bo ty nie sprowadzasz zabiegów, przy których potrzebujemy tych narzędzi, wyłącznie do kwestii pielęgnacyjnych, tylko do swoistego rytuału. Tak, tak, o to mi chodziło. Mam takie swoje ulubione porównanie do tego, szczególnie z witrażami, na przykład w gotyckich katedrach, gdzie jakby ten chór i witraże w katedrach kiedyś jakoś służyły do jakiegoś uniesienia, do takiego rytuału. I tutaj właśnie stylistyka tych rzeczy miała posłużyć w podobny sposób. Bardzo dziękuję. Jeszcze zapytam tylko o tę brzytwę, bo ona nie jest całkowicie nowym obiektem. Nie, nie. Generalnie w tych obiektach chodziło o, szczególnie w brzytwie, skupiłem się na okładzinach, czyli na tak zwanej rączce do brzytwy. Brzytwa, czyli stal sama w sobie, została wzięta z innej brzytwy, ale nie to było jakby na celu, żeby tworzyć jakieś stalowe przedmioty, tylko właśnie skupić się na tej złotniczej części. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po wernisażu, wirtualnym spotkaniu. My natomiast mamy szansę jeszcze troszeczkę porozmawiać w kuluarach, bo tak zazwyczaj bywa, że ten czas po oficjalnej części, w której witamy gości, ale też mamy szansę na poznanie samych twórców, to jedna część, a druga część, ta równie bardzo przyjemna, to właśnie kuluary i nie odmówię sobie przyjemności, ale również podzielę się nią z Państwem, aby wypytać Michalinę o kilka kwestii związanych z tym, jak w ogóle się pracowało przy tych pracach, czym zaskakiwali studenci i dlaczego ta wystawa jest również dla Was wyjątkowa. Stawiamy gdzieś na to, żeby oni podczas studiów znajdowali swój głos, swoją indywidualność, żeby rozwijali się jako młodzi artyści. I tak naprawdę efekty, które tutaj widzimy, są poniekąd właśnie tą drogą, tym końcem drogi, który gdzieś tam przez ten czas przemierza. No właśnie, mówisz o drodze. Co dla Was, opiekunów czy osób, które sprawują pieczę też merytoryczną, jest rzeczywiście tym celem? Droga, którą przemierzają, próby materiałowe, poszukiwanie formy, czy ten efekt końcowy? Prawda jest taka, że ten okres studiów jest to taka okazja na to, żeby oni jeszcze trochę poszaleli, żeby się pobawili, żeby właśnie za pomocą prób bawienia się z materiałem, ale i formą, znaleźli ten swój głos. To jest taka ich ostatnia szansa na to, żeby te prace były bardzo unikatowe. Ustalmy, że w późniejszej karierze, w życiu zawodowym mają pewne ograniczenia, na które nie mogą sobie pozwolić, ponieważ odbiorcy bardzo często nie rozumieją tego typu biżuterii. Więc tutaj mogą zrobić naprawdę wszystko. Mogą zrobić biżuterię, która jest na granicy użytkowości, albo bardzo często nawet kompletnie nieużytkowa, ale za to ma taki przekaz,
który uderza w odbiorcę w inny sposób, a nie tylko w taki sposób typowo utylitarny. Mm-hmm. No to jest właśnie taką wybitną siłą biżuterii autorskiej, artystycznej, z którą my też w galerii mamy przyjemność obcować w zasadzie na co dzień, czyli ta funkcja komunikacyjna. To piękne, że no, Instytut pozwala rzeczywiście na odłożenie trochę na bok tego wymiaru użytkowego, a skupić się, skłania ku skupieniu się nad treścią. To bardzo nie na czasie podejście. Bardzo nie na czasie, ale wbrew pozorom to pozwala im potem projektować rzeczy bardzo utylitarne, takie oryginalne, natomiast użytkowe. Oni są w tym momencie bardziej otwarci na wzornictwo mniej oczywiste, mniej kojarzące się z typowym rzemiosłem, ale w dalszym ciągu spełniające warunki i oczekiwania takiego typowego odbiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu tej pewnej oryginalności i pewnej indywidualności. Wiemy doskonale, że czas, w którym powstawały te prace, był bardzo trudny dla młodych twórców. A z jakimi wyzwaniami wiązał się dla Was? Dla nas wiązał się tak naprawdę głównie z komunikacją. Zazwyczaj widujemy się ze studentami oko w oko, rozmawiamy, bardzo dużo rozmawiamy. I mimo, że oczywiście da się rozmawiać przez wszelkiego rodzaju platformy, to jednak ten kontakt osobisty jest zdecydowanie ważniejszy i daje tak naprawdę większe pole do popisu i motywacji też poniekąd. No my dajemy Państwu możliwość obcowania z młodą sztuką złotniczą bezpośrednio, zapraszając do galerii. Wystawa potrwa do 25 września, więc macie Państwo całkiem sporo czasu na to, żeby odwiedzić nas i zapoznać się z pracami młodych twórców. Michalino, na zakończenie, z jaką myślą trafiający do nas goście powinni oglądać tę wystawę? Na co powinni zwrócić szczególną uwagę? Wydaje mi się, że przede wszystkim mogą tu zobaczyć głos młodych ludzi. Głos, który jest wbrew pozorom bardziej dojrzały niż nam się wydaje. Głos, który mówi o znacznie ważniejszych rzeczach niż może się wydawać, że głos 20-letniej osoby może tak wyglądać. Cóż może być lepszą rekomendacją? Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w galerii JES. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy na wystawę Dychomy. Zapraszamy serdecznie do galerii JES.